napisane tak: wtedy, gdy się schodzicie w kościele, nie spożywacie spożyw należytych Rzeczy Pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożywania własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Pyta apostoł. Czy mam was pochwalić? Nie. Za to was nie pochwalam. Gdzie ten fragment dotyczy w takim ogólnym mniemaniu religijnych protestantów wieczerzy, tego elementu chleba i wina. Natomiast on tak naprawdę oddaje zupełnie inną rzecz. Bo czy była wieczerza pańska? Dla nich, dla tamtych ludzi. To było prorocze, to było bardzo prorocze. Oni jedli i pili razem, proklamując w ten sposób, że wierzą w to, co się stało na krzyżu Golgoty. Wierzą w śmierć Jezusa za grzechy ludzi. Wierzą w to, że On poniósł na sobie wszelką konsekwencję grzechu. I że wierzą w to, że są jednym organizmem. Jednym ciałem. Oni to wiedzieli. To była wieczerza. Oni po prostu siedzieli, jedli, pili i byli razem. To była wieczerza. Dzisiaj to jest groteska. Rozdawanie trochę chleba, trochę wina. W kieliszku to w tym. To czasami się robi. Dlatego, że to daje nam pewnego rodzaju taki substytut na daną chwilę. Coś napędza też to. Ale głębia zjawiska jest wielka. Chodzi o relację serc. I on mówi tak, Paweł. Gdy się schodzicie, to na samym początku powinniście przestać myśleć o sobie. Nie macie domów, mówi. Tam sobie myślcie o swoich sprawach. Tam. Tak sobie myślcie o swoich rzeczach. Nie tu. Tu przychodzicie i jesteście organizmem. Łączycie się jako organizm. Myślcie o innych. Myślcie o tym organizmie. Myślcie o tym, że jesteście częścią tego organizmu. Jesteście odpowiedzialni jeden za drugich. On tego uczy. Rozumiecie? A mówię, w innym wypadku jeden jest głodny, a drugi pijany. Co to znaczy? Że jeden potrafi w niesamowity sposób, w pewnym sensie, otworzyć się na Boga i skorzystać ze wszystkiego, co jest, a drugi jest głodny, bo nie umie. Ale gdyby wspólnota myślała piętro wyżej, to w swoim uwielbieniu, kiedy oddaje chwałę Bogu, nie myślałaby tylko o swojej relacji z Bogiem, indywidualnej, ale też o relacji innych. W swoich modlitwach przynosiłaby innych ludzi z tej wspólnoty. Inne służby, inne życia, inne rodziny. Dbałaby podczas tego uwielbienia jak o rodzinę, jedno o drugie. To ważna rzecz. Paweł mówi tutaj o relacjach serca. Po to była ta wieczerza. Po to, aby zrozumieć, że jest relacja z Bogiem, jest relacja z człowiekiem. Po to to było. Rozumiecie? To po to było. To nie było po to, jak niektórzy myślą, żeby zjeść ten kawałek chleba, napić się tego wina i że to podniesie nas na wyższy poziom. To cię nie podniesie na wyższy poziom. To wiara w to cię podnosi na wyższy poziom. Rozumiecie? To wiara w to podnosi na wyższy poziom. To nie to podnosi na wyższy poziom. To nie to. Tak jak olej nikogo nie uzdrawia. Rozumiecie? Tylko wiara w to, że ten olej w tej chwili działa, uzdrawia. Rozumiecie? Jeszcze nikt nikogo olejem nie uzdrowił. To wiara. Chcę, żebyście podczas uwielbienia
wierzyli w siebie nawzajem, jako jeden organizm. Żebyście dziś przed Bogiem mówili: Boże, jestem częścią innych ludzi, którzy tutaj są. Ja jestem przed Tobą zawsze, Panie, ale jestem też przed Tobą jako ta wspólnota, jako ta służba, jako ten zespół. Modlę się o innych ludzi. Wywyższam Cię, Panie, za nich. Przynoszę Ci tych ludzi. Zrób to, co mówił apostoł Paweł. On powiedział: nie pochwalam Was jedynie za to, że stoicie pionowo przed Bogiem. Chcę Was pochwalić za to, że będziecie jedni drugich do tego pionu podnosili w Waszych modlitwach. Uwielbiaj Boga za siebie samego i za Kościół, w którym jesteś. Boże, wywyższamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie za to, że jesteśmy ciałem Twoim. Wywyższamy Cię, Jezus. Czcimy Cię. Wielki, potężny Boże, który uczyniłeś nas na swój obraz. Takim jak Ty. Dzisiaj możemy doświadczać nieba na ziemi, Jezus. Dzisiaj jako Kościół stoimy przed Tobą. Jako Twoja oblubienica. Uwielbiamy Cię, Jezus. Jesteśmy Twoją siłą. Oh.
See you.
liczba cudów. Oh.
Już widzę stąd.
we wszelki szram naszych dusz, to musimy wierzyć, że tak się właśnie dzieje. Wychodzi syf, wychodzi ropa, wychodzi bagno, przychodzą różnego rodzaju trudności. Po co? Bo Bóg się z tego cieszy? Nie. Bo Bóg chce, abyś ty i ja był odkorkowany na czynnik, aby w przyszłości można było złożyć na twoje barki coraz więcej. Aby w przyszłości można było złożyć na twoje barki coraz więcej. Coś wam powiem. My musimy bardzo być świadomi naszych modlitw. Lata temu ten oto człowiek, który jest dla was wzorem wiary i wzorem postępowania, powiedział tak: Boże, zdyłam mi kręgosłup. Zdyłam mi kręgosłup, ponieważ moja naturalna siła jest tak wielka, że potrzebuję, żebyś mi zdyłamał kręgosłup. I poszedł siedzieć do więzienia na 3 lata. Czemu? Temu, żeby się odkorkować. Temu, żeby się udrożnić na Świętego Ducha. Czy tam Bóg przestał działać? Nie, nie, nie. Natychmiast zgromadzili tam się ludzie. Ale my musimy być świadomi tego, co się dzieje w naszym życiu. Najpierw Bóg namaszcza cię wśród braci, a dopiero potem, po wielu trudnościach, jest w stanie namaszczyć cię w Hebronie nad narodem. W Królestwie Bożym jest hierarchia. Musimy ją uznać. Nie przeklinajcie wszystkich trudności w swoim życiu, dlatego że w taki sposób oddychamy od siebie Bożą pracę. Bożą pracę. Jeśli przechodzimy trudności, to mamy się cieszyć. Mamy patrzeć, czy cierpimy z uwagi na pijaństwo, czy cierpimy z uwagi na to, że Bóg kształtuje w nas charakter, charakter Chrystusowy, abyśmy coraz bardziej byli do Niego podobni. Módl się dzisiaj tak, jeśli na drodze przepływu Bożego Ducha stoi twoja siła, twoje naturalne uwarunkowania, to bądź świadomy i powiedz: złam mi kręgosłup! Złam mi kręgosłup, Przemek Graj! Złam mi kręgosłup! Ale bądź świadom twojej modlitwy, bo już dzisiaj zostanie uruchomiony bieg, 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 bieg! Na skutek twojej modlitwy! Na skutek twojej modlitwy! Powiedz: Boże, złam we mnie wszystko, co naturalne, co naturalne!
czyli na listy, wyniki i frekwencje. A Bożym zamiarem, a zamiarem Bożego serca jest to, aby nam się powodziło. Diabeł chce, abyśmy patrzyli na wyniki. Liczby? Tak? Nie. Bóg chce, aby tobie się powodziło. Sam na krzyżu Jezus powiedział mu, wykonało się. Wszelkie powodzenie z krzyża jest twoim i moim udziałem. Twoim i moim udziałem. Rób wszystko stosownie do wiary. Jeśli to, co w tej chwili mówię, nie jest spójne z twoją wiarą, to chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Nie obronisz tego. Uczynisz kolejny religijny krok, ale nie obronisz tej modlitwy. A więc jeśli nie wypływa to z twojego przekonania, z twojej wiary, błagam cię, nie mów się tak, bo cię dojedzie diabeł. Bo cię będzie dojeżdżał diabeł, ponieważ zostanie uruchomiona w twoim życiu praca Boża, której nie będziesz świadom. Nie będziesz świadom tej pracy. Ojcze, my usuwamy w tej chwili wszelkie powierzchowność, wszelką powierzchowność, zafałszowanie chrześcijaństwa, wszystko to, co jest nieprawdziwe, to, co lewe, ja to usuwam przez moc imienia Jezus. Diable, wycofujesz się z umysłów ludzi, z koncepcji w imieniu Jezusa. Ja odcinam Kościół od bezowocnych działań przez moc imienia Jezus. Bezowocne działania runą teraz, jak domek z piasku, jak domek. To on jest celem! To on jest celem! To
Yeshua, 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 na Hebron, jaki osłon, też pokotą do słowa, jak rzucony gada, szukam na masę, na Hebron, jako siera, ma alia sara, ten nowy oper na syles, ty ten, ty ne, ma na nas teraz, nie w czarnych chwilach, ale już w wielu barwach, szokola, ma nie słuchaj, już w wielu barwach, przyjacielem Józuem i powiedział: mam wszystko, co jest mi potrzebne, abym zdobył Hebron. 80-letni starzec stanął jako przywódca zdobycia Hebronu. Nie posiadał naturalnych możliwości. Według słowa proroczego, każdy z was, kto zdecydował się dzisiaj na to, aby każda naturalna możliwość, która stoi na drodze uwolnienia ducha, została złamana, będzie osiągał sukcesy, jak nie osiągał do tej pory. Od dzisiejszego dnia. Bo to jest prorocza informacja. I akcję Hebron uruchomiliśmy już tydzień temu w modlitwie wstawiennicznej. Moja żona nie wiedziała nic o tym. A to jest prorok. Głosiłam o tym w niedzielę. To prorok. Chcę, żebyście to rozumieli. Modlimy się o to już od ponad tygodnia. Wszystko Duch Święty włoży w ciebie, co jest ci potrzebne do kolejnych zdobyć miast, przestrzeni, wszystkiego. Z twojego ducha to będzie płynąć teraz. Uwielbiajcie Boga. Wywyższajcie Święty Duch. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię. Jesteś godzien, by Cię czcić i chwalić Cię.
Jeśli mówisz archaicznym językiem do ludzi, cały czas chwała Panu, Bóg jest Królem, Jezus jest Królem, to ludzie Ciebie nie rozumieją. Jeśli masz taki problem, to jest jeden powód. Brak przeżywalności Boga w konkretnych dziedzinach życia powoduje, że mówimy religijnym, archaicznym językiem i ludzie nie rozumieją tego. Postaw dzisiaj w swoim życiu na głęboką przeżywalność, 100% przeżywalności prawd Bożych. I powiedz do Boga, chcę mówić językiem zrozumiałym dla ludzi. Chcę mówić tak, aby mojej mowie nie mogli sprostać. Chcę mówić tak, aby słowa, które będę wypowiadał, czy to do mojej rodziny, do moich przyjaciół, czy gdziekolwiek będzie stała moja noga. Chcę, aby ludzie rozumieli, żeby przekazywać prawdy Boże, nie trzeba mówić cały czas Jezus, 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 Jezus. Ojcze, my ustanawiamy w tej chwili język życia. Królewski styl i galilejski ton. My ustanawiamy w tej chwili 100% przeżywalności prawd Bożych. Bliskość, twarz do twarzy. Głębokość przeżywalności prawd Chrystusowych. Na poziomie serca, nie tylko umysłu. Na poziomie serca. Ojcze, my ustanawiamy nad Kościołem mocy i zespołem apostolskim równowagę między życiem zewnętrznym a wewnętrznym. My to ustanawiamy przez moc imienia Jezus. Odsuwamy w tej chwili wszelką podróbę w imieniu Jezusa. Wszelkie podszepty diabelskie, które podpowiadają ludziom do ich umysłów, że coś stracą, zaniedbają, że przegapią okazję. Ja to odsuwam od umysłów ludzi. Ja mówię równowagę między życiem zewnętrznym a wewnętrznym. Ja mówię uwielbienie Boga z perspektywy poznania. Z perspektywy poznania i doświadczenia. Głoszenie z perspektywy poznania i doświadczenia. Nie ma takiej opcji, że kiedy spotykasz się z Bogiem, nie masz słowa. Twoje życie nie wychodzi na wyższy poziom. Nie ma takiej opcji. Broni się religia. Religia się broni. Człowiek, który wierzy Bogu, nie broni się.
organizm, kto chraszcze, klaszcz. Żywe ciało, żywe ciało! Skończyło się.
Skończyło się. To Ciebie ja wiem. W imieniu Jezusa. Skończyło się. Do Jego życia, wtedy, kiedy był mały. Wyjdź z Jego ciała teraz. Skończyło się. Jezus. Opuszczaj Jego ciało. Skończyło się. Onu sotu verene meşe, uğurlarına masakalara.
On był okrętem rano naszego Lerenamisa. Kiedyś pewien człowiek, który nas uczył, powiedział, że fałsz jest bardzo łatwy do wykrycia przez ludzi niewierzących. Oni widzą, czy nam na nich zależy. Rozumiecie to? Oni widzą, czy my jesteśmy kolejną agitującą grupą ludzi. Tak? Czy my idziemy tam po to, aby ich uratować? Czy my idziemy po to, żeby tam zrobić fotorelacje? Mamy to wszystko robić, ale tu musi być w porządku. Temperatura serca i właściwe nastawienie. Temperatura serca i właściwe nastawienie. Właściwe motywacje. Właściwe motywacje. Bóg nie jest tym, który zawstydza. Rozumiecie? Trzeba samemu zrobić porządek ze swoimi motywacjami. Uwielbiamy Ciebie, cudowny Święty Duch. Cudowny Święty Duch. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Dziękujemy Ci za życie. Ojcze, ja dziękuję Ci za życie manifestujące się w życiu ludzi. W każdej dziedzinie, na każdych płaszczyznach. Ojcze, niech się przelewa. Ojcze, ja chcę, aby ludzie mieli powodzenie. Aby ludzie mieli powodzenie. Ojcze, ja chcę, ja chcę, ja chcę, aby ludzie mieli powodzenie.
Shalom, Shabbat Shalom, Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. W ogóle lubiłam sobie to, żeby...
ja wiem, że stoimy w takim miejscu, że my mamy robić tak, żeby się odkorkowywać. Nie ma takiej opcji, żeby się w Bogu nie będziemy poszerzać i pogłębiać, a damy odpór temu, co jest na tym świecie. Świat straszy, rząd straszy, wszyscy straszą, tak? I jeśli jeszcze będziesz przestraszony w kościele, bo ktoś ryknął, tak? Wiecie, z jaką postawą trzeba wejść do kościoła? To jest podstawowa, rzecz. Ufam. Jeśli moje oczy nie są w stanie przyglądać się, to zamykam oczy. Ja kiedy wyszłam z dużego kościoła zielonoświątkowego i trafiłam na przebudzeniowe spotkanie, gdzie nie byłam w stanie znieść krzyku, tłumu, smrodu i pewnych widoków, to zamykałam moje oczy. A namaszczenie mnie usługiwało. Rozumiecie? Po czym poznawałam, że jest okej, że nauka tego domu na mnie wpływa? Jak rozpoznać? Życie przychodziło do mnie. Życie przychodziło do mnie. Chciałabym, żebyśmy nie skończyli tego jeszcze dzisiaj. Jeśli jest w tobie krama zachwiania, ja nie wiem, czy to Boże, a jak ja tam wyjdę, Kamil ryknie i diabeł we mnie wejdzie, to coś ci powiem. To masz moc i władzę, żeby go wypędzić. Nie zamykajcie się na namaszczenie. Do namaszczenia się biegnie. Kiedyś jak się modliłam o pewnego człowieka i zobaczyłam jego postawę, to przyszedł do mnie tak. Ja mówię, Boże, to jest w ogóle postawa pragnącego człowieka. Ma wywalone na wszystko. Na to, kto stoi obok, czy ładnie wygląda, czy nieładnie wygląda. Powiem wam coś, powiem wam, jakie są reale. Kiedy byliśmy na marszu i intensywnie szliśmy i śpiewaliśmy, to ja się posikałam. Dlaczego? Bo to jest bardzo duży wysiłek. Ściągnęłam bluzę, zawiesiłam sobie, żeby nie było widać. Czemu to mówię? Bo nie jestem religijna. Jestem osobą, która chodzi z Bogiem i zna realia tego życia. Przeładuj się i nie podchodź sceptycznie do tego, co tutaj się dzieje. Bóg chce cię uwalniać, Bóg chce cię poszerzać. On przede wszystkim chce, abyś był sprawny życiowo. Nie karykaturą chrześcijaństwa, ale sprawny życiowo. Amen? Kto ma problem? Derek Prince kiedyś siebie chyba uwalniał od ducha sztywności. Jeśli ktokolwiek ma z tym problem, dawać do przodu. Słuchaj, jest napisane tak, prawie 3000 lat temu. Jeśli powstrzymasz twoją nogę od bezczeszczenia szabatu, aby załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał szabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczcisz go, nie odbywając z nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz rozkazował się Panem, a ja sprawię, że zniesiesz się ponad wyżyny ziemi. To nie jest o tym, żeby przestrzegać sobót, niedziel czy innych dni. To jest po to, żeby się wyluzować. On powiedział, kto w moim imieniu wyluzuje się, ten będzie kosztował moje rozkoszy i temu przychylę nie ma. Po to był szabat. Po to był szabat. To jest duchowy szabat. Hakaparala sabate nevele kederele komo. Oh.
Pańska! To wieczerza Pańska! To wieczerza Pańska! Aleluja! To jest wieczerza Pańska! To jest wino Pańskie! To wino Pańskie! Pijcie! Pijcie! Kto z kielicha tego pije, śmierć Pańską zwiastuje, aż przyjdzie! To wieczerza Pańska! Szaka toro loko kentereas! To wieczerza! Wieczerza! Dlatego odchodzi, kiedy ten się manifestuje. Diabeł odchodzi.
Ciebie z was będzie o wiele bardziej wolnych. Pamiętaj o tej wolności. Pielęgnuj ją. Pielęgnuj tę wolność. Pielęgnuj ją. To jest życie, które ci daje Bóg. Dziękujemy Panie, że nas nakarmiłeś na pewno. Thank you.
okresowe te rzeczy. Bolicie serce. Tylko jeszcze. Czy ktoś ma chory kręgosłup? Potrzebujesz modlitwy o kręgosłup? Boli cię kręgosłup? Tak. Pomóż, pomóż na ręce. Aleluja. Kręgosłup czy serce? Kręgosłup. Tutaj poczekasz, aby mogło się położyć serce. Bądź uwalniaj moc. I raz pięknie. Pamiętajcie, że jesteście w miejscu Chrystusa. Wystarczy, że kładziesz na człowieka ręce. Uwalniasz moc. Często wiele słów stoi na przeszkodzie. Uwalnia moc. Stoisz w miejscu Chrystusa. To jest dokładnie to samo, co by Chrystus kładł ręce. Nie ma różnicy. Trzeba. Wiecie czemu czasem tak trzeba?